Zapełnia się nowe Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Puńsku. Mowa o nowo powstałym budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury Litewskiej. Do środka przeniosła się już biblioteka. W środku będzie również sala wystawowa, archiwum oraz miejsce prób lokalnych zespołów. Jak wyjaśnia Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk, nie wszystko mieściło się w Domu Kultury, stąd była potrzeba budowy nowego piętrowego obiektu. Będzie miejsce nawet i na próby zespołów, spotkania różne, wernisaże, no to wszystko będzie żyło, bo nie wszystko już mogliśmy, nie wszystko się mieściło w Domu Kultury, który jest obok. To także to uzupełnienie i lokalowe uzupełnienie, ale też i powiększenie działalności. Więc teraz będę się starać w maju składać wniosek do programu Polska-Litwa jako gmina i tutaj z Muzeum w Kiedyjnie i Muzeum w Kaunas na zwiększenie przekazu tego, co my mamy i unowocześnienie przekazu, bo eksponaty są eksponatami, ale chcemy, jeśli nawet i nie mamy eksponatów albo nie chcemy, żeby ktoś ruszał, więc to wszystko w formie ciekawszej i tak dalej chcemy to, a na to są potrzebne pieniądze i wsparcie, więc liczę na dobry projekt, że ktoś wesprze go i my będziemy dalej realizować. Uroczystego otwarcia nie było, ale wójt planuje spotkanie dla wszystkich zaangażowanych w budowę. Oficjalne otwarcie to było tak wyglądało, że pierwszy mieszkaniec, a ich było około 100, przyszli na dni otwarte i powiedziałam, wy teraz otworzyliście ten budynek. Ale to na tym nie kończymy, dlatego że otwarcia i przecinania wstęg nie chcę robić, ale jednak tym ludziom, którzy przyczynili się finansowo do powstania, będzie osobne popołudnie podziękowań.